Tytuł filmu brzmi Prawdziwa historia Adama i Ewy. Nie oznacza to jednak, że Adam i Ewa naprawdę istnieli. Prawdziwa historia w tym sensie, że musimy po prostu szczegółowo sprawdzić, co tak naprawdę zostało napisane na temat Adama i Ewy. Większość ludzi nie zna bowiem kluczowych informacji z Biblii, apokryfów oraz prac ekspertów studiów religijnych. Poszukajmy zatem odpowiedzi na następujące pytania. Co się tak naprawdę wydarzyło w Ogrodzie Eden? Jakie są fakty dotyczące grzechu pierworodnego? A za co Adam i Ewa zostali wygnani z raju? Co Adam i Ewa robili po opuszczeniu Ogrodu Eden? Czy aby na pewno byli pierwszymi ludźmi? Czy ta opowieść była inspirowana tekstami z Mezopotamii? A wreszcie, czy ta historia faktycznie mogła się wydarzyć, czy też jest to kompletna fikcja? Wyruszmy zatem w godzinną podróż, aby poznać prawdziwą historię Adama i Ewy. Film składa się z czterech części. Najpierw omówimy historię Adama i Ewy z Biblii. Potem poznamy ich przygody z apokryfów oraz legend żydowskich. Następnie sprawdzimy, czy ta historia była inspirowana tekstami z Mezopotamii. A na koniec zastanowimy się nad tym, czy historia Adama i Ewy naprawdę mogła się wydarzyć. Od razu przejdźmy do rzeczy, zaczynając od Biblii. Standardowo będę Wam podawał cytaty z Biblii Tysiąclecia, ponieważ jest to najpopularniejszy polski przekład. Jak wiemy, na samym początku Biblii istnieją dwa opisy stworzenia człowieka, ogólny oraz szczegółowy. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju w 26 wersecie czytamy następujące słowa. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Jak pamiętamy, słowo tłumaczone u nas jako Bóg to po hebrajsku Elohim. Termin Elohim pod względem gramatycznym jest słowem w liczbie mnogiej. W języku hebrajskim końcówka im zwykle oznacza męską liczbę mnogą. Termin Elohim dosłownie oznacza zatem bogowie. Z odkryć archeologicznych wiemy, że Elohim to kananejscy bogowie. Jednakże odnosząc się do żydowskiego Boga, termin Elohim jest zwykle tradycyjnie rozumiany jako gramatyczna liczba pojedyncza, gdyż terminowi temu towarzyszy czasownik w liczbie pojedynczej. Zobaczmy to na przykładzie zamawionego wersetu. A wreszcie rzekł Elohim, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Mamy tutaj liczbę mnogą Elohim, czasownik w liczbie mnogiej uczyńmy, zaimek nasz oraz podobnego nam. To wszystko to liczba mnoga. Czasownik towarzyszący terminowi Elohim jest jednak w liczbie pojedynczej rzekł. Osoby religijne, a także eksperci od hebrajskiego sugerują, że chodzi tutaj o tzw. pluralis majestatis, czyli użycie liczby mnogiej dla oddania majestatu oraz godności osoby, często stosowane przez królów. Z tego też powodu termin Elohim jest tłumaczony w Bibliach jako jeden pojedynczy Bóg. Obojętnie jednak, czy jest to jeden Bóg, czy też wielu bogów, widzimy, że człowiek zostaje stworzony na obraz oraz podobieństwo Elohim. Następnie czytamy. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Na obraz Elohim zostają stworzeni zarówno mężczyzna, jak i kobieta. W tej historii stworzenia Adam i Ewa nie zostają nazwani z imienia. Czytamy jedynie o stworzeniu człowieka, ogólne słowo Adam, w postaci mężczyzny oraz niewiasty. Szczegółowa historia Adama i Ewy zaczyna się dopiero w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Czytamy tam o czasach, w których nie było jeszcze człowieka, aby ten uprawiał ziemię. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Tym razem od drugiego rozdziału pojawia się inny termin, który jest u nas tłumaczony jako Pan Bóg. W hebrajskim oryginale termin ten to Jahwe Elohim. Pan to naturalnie Jahwe. Jak czytamy, Jahwe nie stworzył zatem człowieka od tak z niczego, a dosłownie ulepił go z prochu ziemi. Innymi słowy, stworzył go z czegoś, co już istniało, przekształcając jedynie materię. Następnie tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Ów człowiek to po hebrajsku Adam. Musimy wiedzieć, że słowo Adam oznacza zarówno człowiek, ludzkość, jak i konkretną osobę. Taką jak ów Adam, pisany Ha-Adam, ulepiony przez Jahwe. W kolejnym wersecie czytamy następujące zdanie. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.
Mamy zatem pierwszą ciekawostkę. Adam nie został stworzony w ogrodzie Eden. Przeciwnie, Biblia jasno podaje, że ów człowiek, czyli Adam, został dopiero przetransportowany przez Jahwe do tego ogrodu. Innymi słowy, Biblia nie podaje tak naprawdę miejsca, w którym Jahwe stworzył Adama. W kolejnym wersecie czytamy, że w ogrodzie Eden znajdowały się dwa specjalne drzewa. Drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Następnie czytamy, że z Edenu wypływała rzeka, która rozdzielała się, dając początek czterem rzekom. Piszon, Gihon, Hiddekel oraz Perat. Z tych czterech rajskich rzek ekspertom Sidów Rigin udało się ustalić tożsamość dwóch ostatnich, Tygrysu i Eufratu, co wskazywałoby na to, że Eden należałoby umieścić w okolicach Mezopotamii. W 15 wersecie czytamy z kolei następujące słowa. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Po raz kolejny czytamy zatem, że Jahwe wziął Adama i umieścił go w ogrodzie Eden. Czytamy również, że zadaniem Adama miało być uprawianie oraz doglądanie ogrodu. Adam był zmuszony do pracy fizycznej, stąd też jest czasami określany jako rolnik lub ogrodnik. Spójrzmy zatem na kolejne wersety. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Jahwe ostrzega zatem Adama, aby nigdy nie spożył owoce z drzewa poznania dobra i zła, ponieważ jeśli to zrobi, to straci życie. Później Jahwe zauważa, że Adam jest samotny. Następnie przyprowadza do niego różne zwierzęta, aby przekonać się, jakie Adam nada im nazwę. Teraz skupmy się, ponieważ odczytam wam bardzo istotny fragment. Cytuję. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. Mamy tutaj bardzo intrygujący opis. W rzeczywistości ten opis jest tak intrygujący, że odczytam wam go po raz drugi. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. Innymi słowy, Biblia wyraźnie podaje, że Jahwe pogrążył Adama w głębokim śnie. Kiedy Adam spał, Jahwe wyjął jedno żebro, po czym zbudował z niego niewiastę. Hebrajskie słowo banach oznacza dosłownie zbudować. Co jednak ciekawe, termin, który jest zwyczajowo tłumaczony jako żebro, po hebrajsku oznacza zarówno bok, jak i żebro. Niewiasta została zatem wzięta i zbudowana z boku lub żebra Adama. Ta zbudowana osoba jest określana jako isha, co oznacza niewiasta kobieta. O tym, że jest to Ewa, dowiadujemy się dopiero w późniejszym rozdziale. Początkowo jest określana po prostu jako kobieta. Potem, gdy Jahwe zbudował już kobietę, czytamy kolejny interesujący fragment. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Adam stwierdza, że dopiero ta kobieta jest kością z jego kości oraz ciałem z jego ciała. Ta dopiero. Później powrócimy do tego fragmentu. Jak na razie widzimy, Jahwe stworzył Adama i Ewę, którzy przebywali w ogrodzie Eden. Choć byli nadzy, to nie odczuwali wobec siebie wstydu. Przejdźmy zatem do trzeciego rozdziału, czyli historii o upadku człowieka. Skupmy się i posłuchajmy. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Na scenie pojawia się zatem ten słynny wąż. Hebrajski termin to nachasz. I tutaj kolejna ciekawostka. Otóż w historii Adama i Ewy nie pojawia się szatan. Postać, która kusi Adama i Ewę, to nachasz. Na to rozróżnienie wskazują John Levenson, profesor studiów żydowskich, w książce Księga Rodzaju wprowadzenie i adnotacje.
oraz profesor Henry Asgar Kelly w książce Biografia szatana. Słowo szatan ani razu nie pojawia się w Księdze Rodzaju, która wspomina tylko o mówiącym wężu i nieutożsamiałego węża z szatanem. Wąż został utożsamiony z szatanem dopiero kilkaset lat później, do czego za chwilę przejdziemy. Miejmy zatem cały czas na uwadze, że autor Księgi Rodzaju nie identyfikował węża z szatanem. Posłuchajmy zatem dalej dialogu Nahasza z Ewą. Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Jak zatem czytamy, Nahasz przekonuje Ewę, że Bóg Jahwe ich oszukał. Zdaniem węża, jeśli Adam i Ewa zjedzą zakazany owoc, to na pewno nie umrą, za to otworzą im się oczy i poznają dobro oraz zło. Najwyraźniej Ewę przekonały te argumenty, ponieważ po chwili skosztowała zakazany owoc. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Jak się okazuje, enigmatyczny wąż miał rację. Adam i Ewa wcale nie umierają po zjedzeniu owocu. W tym momencie pojawia się kolejna ciekawostka. Otóż w kulturze popularnej często słuchamy, że owoc, który zjedli Adam oraz Ewa, w rzeczywistości był jabłkiem. Jak jednak widzicie, Biblia nie podaje, czym tak naprawdę był ten owoc. Czytamy po prostu, że był to bliżej nieokreślony owoc. Zastanówmy się zatem nad tym, skąd się wzięło tradycyjne wyobrażenie jabłka. Otóż rozwiązanie jest bardzo proste. Pod koniec IV wieku naszej ery Hieronim ze Strydonu dokonał pierwszego przekładu Biblii z hebrajskiego i greki na język łaciński. Hieronim zamiast użyć powszechnego łacińskiego określenia fructus, czyli owoc, użył słowa malum, a łacińskie słowo malum oznacza zarówno jabłko, jak i zło. Jako że Ewa zrywając owoc popełniła zło, skojarzenie doktora Kościoła wydawało mu się zasadnione. W Biblii nie ma zatem słowa o żadnym jabłku, to wyłącznie popularny mit. Powróćmy zatem do Adama i Ewy. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Tutaj po raz kolejny widzimy, że Jahwe chodził po ogrodzie i posiadał fizyczne ciało. Adam i Ewa chowają się przed nim, obawiając się jego reakcji. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Jahwe dowiaduje się zatem, że Adam i Ewa złamali jego zakaz. Następnie przeklina węża, Ewę oraz Adama. Jahwe mówi Ewie, że ta w bólach będzie rodziła dzieci, a Adamowi, że odtąd z trudem będzie zdobywał pożywienie. Następnie czytamy. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Teraz ponownie skupmy się, ponieważ odczytam wam trzy istotne zdania kończące upadek człowieka. Cytuję. Po czym Pan Bóg rzekł, oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło, niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki.
Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. A zastanówmy się nad tym, co właściwie przeczytaliśmy. Po pierwsze, Jahwe stwierdza, że oto człowiek stał się taki jak my. Co więcej, mówi wyraźnie, że człowiek nie może zerwać owocu także z drzewa życia, dzięki czemu żyłby na wieki. Z tego też powodu Jahwe wyrzuca Adama i Ewę z ogrodu Eden. Innymi słowy, kolejna ciekawostka i kolejny popularny mit. W powszechnej opinii funkcjonuje bowiem mit, że Adam i Ewa zostali wygnani z raju za zjedzenie zakazanego owocu z drzewa poznania dobra i zła. Jak widzimy, w rzeczywistości wygnanie nie było karą, ale było działaniem prewencyjnym mającym na celu uniemożliwienie im skosztowania owocu z drzewa życia. O tym, że było to działanie prewencyjne, wskazuje profesor John Levenson, a czytamy o tym także w adnotacjach Biblii Jerozolimskiej. Według Biblii Adam i Ewa zostali zatem wygnani, aby nie mogli skorzystać z drzewa życia. Na końcu tej historii czytamy również intrygujące słowa, że Jahwe postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Biblista profesor Ron Handel wskazuje, że hebrajski termin lahat hachereb hamita peket oznacza dosłownie wirujący, płonący miecz. Ów obracający się miecz strzeże wejścia do ogrodu Eden. W tym momencie pojawia się kolejna ciekawostka, kolejny popularny mit. Zastanówmy się bowiem nad koncepcją grzechu pierworodnego. W teologii chrześcijańskiej grzech pierworodny oznacza pierwszy grzech Adama i Ewy w raju. Polegał on na uniesieniu się pychą i okazaniu nieposłuszeństwa wobec Boga poprzez spożycie z drzewa poznania dobra i zła zakazanego owocu. Grzechów przechodzi z pokolenia na pokolenie, przekazywany jest dziecku w akcie poczęcia. To wszystko brzmi dobrze, jednak istnieje jeden poważny problem. Otóż w judaizmie nie ma żadnego grzechu pierworodnego. Nie ma go również w islamie. Grzech pierworodny to koncepcja stricte chrześcijańska. Mamy zatem do czynienia ze swoistym paradoksem. Żydzi, spisując Księgę Rodzaju, nie wspominali o żadnym grzechu pierworodnym. Nie wspominali o nim również przez kolejnych kilkaset lat. Doktryna grzechu pierworodnego powstała w oparciu o chrześcijańską doktrynę upadku człowieka. Wiara ta zaczęła się pojawiać w III wieku naszej ery, ale ukształtowała się w pełni dopiero w pismach Augustyna z Hippony, który jako pierwszy autor użył wyrażenia grzech pierworodny. Augustyn, pracujący z łacińskim tłumaczeniem listu do Rzymian, zinterpretował słowa apostoła Pawła jako mówiącego, że grzech Adama był dziedziczny. Grzech pierworodny stał się koncepcją, że człowiek rodzi się w stanie grzesznym i musi czekać na odkupienie. Pod wpływem Augustyna sobory w Kartaginie i Oręż prowadziły teologiczne spekulacje na temat grzechu pierworodnego do oficjalnego leksykonu Kościoła. Miejmy jednak na uwadze, że w Księdze Rodzaju nie ma wzmianki o żadnym grzechu pierworodnym. Zwróćmy uwagę na ilość popularnych mitów dotyczących Adama i Ewy. Według Biblii Adam nie został stworzony w ogrodzie Eden. W tej historii nie pojawia się również szatan, a wyłącznie wąż. Adam i Ewa nie zjedli żadnego jabłka, a jedynie bliżej nieokreślony owoc. Adam i Ewa nie zostali wygnani za zjedzenie owocu, ponieważ wygnanie było aktem prewencyjnym, aby uniemożliwić im dostęp do drzewa życia. W Księdze Rodzaju ani w ogóle w judaizmie nie ma żadnego grzechu pierworodnego. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo popularnych mitów, stąd też tytuł filmu brzmi Prawdziwa historia Adama i Ewy, ponieważ analizujemy dokładnie to, co zostało zapisane, a nie to, co później wymyślili ludzie. Powróćmy zatem do relacji Adama i Ewy. W czwartym rozdziale czytamy, że Adam zbliżył się do Ewy, a ta poczęła mu dwóch synów, Kaina oraz Abla. Jak wiemy, w pewnej chwili Kain zabił Abla. Bóg Jahwe skazał go za ten czyn na tułaczkę po ziemi. Słysząc to, Kain wypowiedział intrygujące słowa. Zbyt wielka jest kara moja, bym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, mam się ukrywać przed tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi. Każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić.
Ale Pan mu powiedział: o nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy Kain zabił Abla, na ziemi powinno istnieć tylko troje ludzi. Adam, Ewa oraz właśnie Kain. Jednak Kain wyraźnie się obawia tułaczki po ziemi, ponieważ każdy, kto go spotka, będzie mógł go zabić. Powstaje kilkaset lat później w legendach żydowskich, zdanie to interpretowano po prostu tak, że Kain obawiał się dzikich zwierząt. To zdanie może jednak implikować, że istnieli wówczas także inni ludzie, gdyż każdy, kto spotka Kaina, będzie mógł go zabić. Jak wskazują James Cagle, profesor literatury hebrajskiej oraz Biblii, a także Mary John Wayne Leaf, profesor studiów religijnych, autor tekstu mógł wiedzieć o istnieniu innych ludzi. Ci ludzie nie byli jednak brani pod uwagę w jego relacji, która skupiała się wyłącznie na Adamie, Ewie oraz ich potomstwie. Następnie czytamy: po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod na wschód od Edenu. Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Kim była ta żona? Być może po prostu mieszkała w innej krainie, co potwierdzałoby istnienie wówczas innej grupy ludzi. Apokryfy i legendy żydowskie powstały kilkaset lat po spisaniu Księgi Rodzaju. Próbowały wyjaśnić pochodzenie żony Kaina w taki sposób, że po prostu była to jego siostra bliźniaczka. Miejmy zatem na uwadze możliwość, że według Biblii Adam i Ewa wcale nie musieli być pierwszymi ludźmi, a jedynie specjalną grupą ludzi trzymaną w ogrodzie Eden. Powróćmy zatem do Biblii. Adam raz jeszcze zbliżył się do swojej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż, jak mówiła, dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain. Setowi również urodził się syn, Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Jak widzimy, Adam znów zbliża się do Ewy, a ta rodzi kolejnego syna imieniem Set. W 5 rozdziale Biblia krótko kończy historię Adama i Ewy. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn podobny do niego jako jego obraz i dał mu na imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam 800 lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była 930 i umarł. To już koniec biblijnej historii Adama i Ewy. Jak czytamy, Adam przeżył 930 lat. Dowiadujemy się także, że po urodzeniu się Seta Adam miał także innych synów oraz córki. Biblia nie podaje jednak, kim były te dzieci, ani nawet tego, jakie nosiły imiona. Tak też kończy się historia Adama i Ewy. Pierwsza rzecz, jaka rzuca nam się w oczy, jest następująca. Obojętnie bowiem, co sądzimy o tej historii, czy faktycznie się wydarzyła, czy jest to kompletna fikcja, to trzeba przyznać, że Biblia nie podaje praktycznie żadnych szczegółów dotyczących życia Adama i Ewy po wygnaniu z ogrodu Eden. Tak naprawdę dowiadujemy się tylko tego, że mieli synów Kaina i Abla, następnie Seta, a na koniec, że Adam miał także innych synów oraz córki, po czym zmarł mając 930 lat. Nie wiem jak was, ale mnie na przykład bardzo interesuje to, co się miało dziać z Adamem i Ewą po wygnaniu z ogrodu Eden. Biblia nic nam jednak na ten temat nie powie. O tej historii powiedzą nam za to apokryfy. W tym momencie warto zaznaczyć, że zdaniem ekspertów studiów religijnych Księga Rodzaju została spisana w VI-V wieku przed naszą erą. To właśnie wtedy po raz pierwszy spisano historię Adama i Ewy. Kolejne teksty dotyczące tej dwójki ludzi to apokryfy, które zostały napisane kilkaset lat później, począwszy od przełomu I wieku przed naszą erą oraz I wieku naszej ery. Musimy zatem mieć na uwadze, że apokryficzne historie, które wam teraz przytoczę, ale zostały spisane dopiero ponad 500 lat po spisaniu Księgi Rodzaju. Poznajmy zatem dodatkowe informacje na temat Adama i Ewy. Istnieje wiele tekstów opisujących życie Adama i Ewy. Jednym z najciekawszych jest tak zwana Apokalipsa Mojżesza, znana też jako życie Adama i Ewy. Ten tekst został zachowany w greckiej oraz łacińskiej wersji. O Adamie i Ewie wspomina także apokryficzna Księga Jubileuszów.
Ich nieznane historie zostały także opisane w księgach Zohar, w Hagadach, w tekstach rabinicznych czy legendach żydowskich, spisanych przez rabina Louisa Ginsberga, podsumowujących wszystkie opowieści o Adamie i Ewie. Spróbujmy zatem zrekonstruować nieznane historie Adama i Ewy w kolejności chronologicznej. Od razu ostrzegam Was, że wiele z tych historii jest doprawdy intrygujących. Otóż jak czytamy w legendach żydowskich, na samym początku Bóg Jahwe zwołał w niebie naradę boskich istot. Postanowił bowiem stworzyć człowieka Adama. Jahwe chciał wysłuchać opinii innych boskich istot, które w apokryfach są oczywiście określone jako aniołowie. Kiedy Jahwe wezwał grupę dowodzoną przez archanioła Michała i zapytał ich o zdanie na temat stworzenia człowieka, ci odpowiedzieli pogardliwie. W rezultacie Jahwe spalił ich żywcem, z wyjątkiem dowódcy Michała. Ten sam los spotkał także zespół pod dowództwem archanioła Gabriela, tylko on został ratowany od zagłady. Trzecim konsultowanym zespołem dowodził archanioł Labbiel. Labbiel ostrzegł swój oddział, aby poddali się życzeniom Jahwe. Tak ostrzeżeni aniołowie zgodnie przemówili. Panie świata, dobrze, że pomyślałeś o stworzeniu człowieka. Stwórz go według swojej woli i wyjaw mu wszystkie nasze sekrety. W rezultacie Jahwe zmienił imię Labbiela na Rafał Wybawca. Jak czytamy, ziemia, z której Jahwe ulepił Adama, została zebrana z czterech stron świata. Adam został stworzony w pełni rozwinięty, nie jako dziecko, ale jako 20-letni mężczyzna. Jahwe pokazał Adamowi całą ziemię, a Adam wyznaczył, jakie miejsca mają być później zasiedlone przez ludzi, a jakie mają pozostać pustkami. Legendy żydowskie wskazują, że Adam wzbudzał u części aniołów zazdrość oraz niepokój. Głównym krytykiem Adama był sam szatan. Jak czytamy w życiu Adama i Ewy, Jahwe rozkazał aniołom, aby ci pokłonili się przed nowo stworzoną istotą. Całą tę historię opowiada sam szatan w dialogu z Adamem. Michał skłonił się pierwszy, powiedział do mnie, ty też pokłoń się Adamowi. Powiedziałem, idź precz Michale, nie będę kłaniał się temu, który jest po mnie, bo jestem wcześniejszy. Dlaczego mam mu się kłaniać? A również inni aniołowie, którzy byli ze mną, słyszeli to i moje słowa wydawały im się miłe i nie padli przed tobą, Adamie. Wtedy Bóg rozgniewał się na mnie i nakazał wypędzić nas z naszego mieszkania i zrzucić mnie i moich aniołów, którzy byli ze mną w zgodzie na ziemię i byłeś w tym samym czasie w ogrodzie. Jak widzimy, szatan odmawia oddania pokonu przed Adamem, a podobnie robi grupa podwładnych aniołów. A w odwecie rozgniewany Jahwe rozkazał wyrzucić na ziemię szatana oraz jego aniołów. Ten fragment jest znany jako pierwsza wojna w niebie. Od tamtego momentu datuje się wrogość pomiędzy szatanem a ludzkością. Kiedy Adam poczuł się samotny, Jahwe postanowił stworzyć mu towarzyszkę. Problem polega na tym, że pierwszą towarzyszką Adama nie była Ewa, a była nią kobieta imieniem Lilit. Aby nie był samotny, Lilit została dana Adamowi jako żona. Podobnie jak on, została stworzona z prochu ziemi. Ale pozostała z nim tylko przez krótki czas, ponieważ upierała się, by cieszyć się pełną równością z mężem. Swoje prawa wywodziła z ich identycznego pochodzenia. W literaturze żydowskiej istnieje wiele historii dotyczących Lilit. Zależnie od interpretacji była postrzegana jako pierwsza kobieta lub też jako demon. I w tym momencie warto przypomnieć biblijny fragment, w którym Adam po tym jak pierwszy raz ujrzał Ewę powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta dopiero. Te słowa skłoniły żydowskich uczonych do uznania, że w takim razie Adam musiał wcześniej mieć kontakt z inną kobietą. Stąd też mówi, że dopiero Ewa jest kością z jego kości. Relacja Adama oraz Lilit była jednak bardzo burzliwa. Według legend Jahwe stworzył Ewę dopiero później. Z apokryficznej księgi jubileuszów otrzymujemy dodatkową informację, że Jahwe pogrążył Adama w głębokim śnie dokładnie na 6 dni. 6 dnia Adam został wybudzony i pierwszy raz zobaczył Ewę. Adam i Ewa od razu przypadli sobie do gustu. Co ciekawe, w legendach żydowskich czytamy nawet, że odbyło się wesele Adama i Ewy,
zrobione z takim przepychem, jakiego już nikt nigdy nie powtórzył. Sam Jahwe przyodział i przyozdobił Ewę jako oblubienicę, po czym wypowiedział młodej parze błogosławieństwo. Aniołowie otoczyli baldachim weselny i grali na instrumentach muzycznych, w 10 komnatach ślubnych ze złota, pereł oraz drogocennych kamieni. Według Księgi Jubileuszów Adam miał zostać umieszczony w Edenie po 40 dniach od jego stworzenia, natomiast Ewa po 80. Adam i Ewa wspólnie przebywali w ogrodzie Eden przez 7 lat. Przebywając w Edenie, Adam opiekował się zwierzętami płci męskiej oraz zajmował część wschodnią i północną ogrodu. Ewa zaś opiekowała się osobnikami żeńskimi oraz częścią zachodnią i południową. Jahwe wyznaczył 2 aniołów, aby ci obserwowali i czuwali nad Adamem i Ewą. Jednak kiedy nadeszła godzina, w której aniołowie wstąpili przed oblicze Jahwe, sytuację wykorzystał szatan. I w tym momencie pojawia się dosyć niejasna sytuacja dotycząca tego enigmatycznego węża. Umówmy się bowiem, że mówiący wąż wydaje się delikatnie mówiąc czymś bardzo osobliwym. Otóż apokryfy i legendy żydowskie nie identyfikują jednoznacznie szatana z wężem, a raczej opisują, że szatan wykorzystał węża, aby zwieść Adama i Ewę. W życiu Adama i Ewy szatan dosłownie przemawia przez usta węża. W tych historiach wydaje się, że istnieje rozróżnienie na postaci Nahasza oraz szatana. Z kolei w 12 rozdziale Apokalipsy według świętego Jana znajduje się fragment, w którym Jan opisuje wojnę aniołów dowodzonych przez Michała przeciwko siłom zła. Czytamy tam o wężu starodawnym, który zwie się diabeł oraz szatan. Chrześcijanie tradycyjnie interpretowali węża w ogrodzie Eden jako szatana na podstawie tego fragmentu Apokalipsy, który nazywa szatana tym starodawnym wężem. Profesor Henry Kelly wskazuje, że ten werset może mieć jednak na celu utożsamienie szatana z Lewiatanem, potwornym wężem morskim, którego zniszczenie przez Jahwe zostało przepowiedziane w Księdze Izajasza. Pierwszą odnotowaną osobą, która utożsamiła szatana z wężem z ogrodu Eden, był chrześcijański apologeta Justyn Męczennik w II wieku naszej ery. Inni ojcowie wczesnego kościoła, którzy wspominają o tej identyfikacji, to Teofil z Antiochii oraz Tertulian. Przypadek tego dziwnego węża z ogrodu Eden jest zatem problematyczny. Część rabinów sugerowała, że pierwotnie ów dziwny wąż chodził na 2 nogach. Najprawdopodobniej była to jakaś inna postać niż szatan, na co wskazuje Księga Rodzaju. Tradycje chrześcijańskie identyfikowały węża jako szatana, natomiast tradycje żydowskie podawały, że szatan wykorzystywał węża do działania przeciwko Adamowi i Ewie. W tych tradycjach szatan za pomocą węża skusił Ewę do zjedzenia zakazanego owocu. Powróćmy zatem do dziejów Adama i Ewy. Następnie apokryf życia Adama i Ewy powtarza biblijną historię. Gdy Adam i Ewa zjadają owoc, po czym o wszystkim dowiaduje się Bóg Jahwe. Jednak grecka wersja apokryfu podaje inny opis tego, w jaki sposób Jahwe wkroczył do ogrodu Eden. Posłuchajmy uważnie. W tej samej godzinie usłyszeliśmy archanioła Michała dmącego w trąbę i wzywającego aniołów i mówiącego: tak mówi Pan, pójdźcie ze mną do raju i wysłuchajcie sądu, którym osądzę Adama. A kiedy Bóg pojawił się w raju, siedząc na rydwanie swoich cherubów, aniołowie szli przed nim i śpiewali hymny uwielbienia. Wszystkie rośliny raju, zarówno z losu Twego Ojca, jak i moje, rozkwitły w kwiaty. A tron Boży był umocowany tam, gdzie było drzewo życia. Jak zatem widzimy, apokryf podaje wprost, że Jahwe przybył do ogrodu Eden na rydwanie z cherubami. Warto zwrócić uwagę, że wszechmocny Bóg, aby przemieścić się z punktu A do punktu B, potrzebował rydwanu. Z kolei w łacińskiej wersji to Adam opowiadał całą tę historię Setowi. Tam również czytamy fascynującą relację. Posłuchajmy. Po tym, gdy ja i twoja matka zostaliśmy wyrzuceni z raju, kiedy modliliśmy się, przyszedł do mnie archanioł Michał, posłaniec Boży. Ujrzałem rydwan niczym wiatr, a jego koła płonęły, i zostałem pochwycony do raju sprawiedliwych. I ujrzałem siedzącego Pana, a jego twarz była jak nieznośnie płonący ogień.
Wiele tysięcy aniołów było po prawej i lewej stronie jego rydwanu. Widząc to, byłem zaniepokojony i ogarnął mnie strach i czciłem Boga ponad powierzchnią ziemi. Adam ujrzał ognisty rydwan, po czym został pochwycony ponad powierzchnią ziemi. Tam ujrzał samego Boga Jahwe siedzącego na rydwanie, a jego twarz była niczym płonący ogień. Po raz kolejny nie sposób się nie zastanowić nad tym, dlaczego Bóg oraz aniołowie posiadaliby latające ogniste rydwany. Rozczarowany Jahwe przeklina Adama i Ewę, po czym wygania ich z ogrodu Eden. Bramę Edenu strzegły cheruby i wirujący ognisty miecz. Adam i Ewa tracą dostęp do drzewa życia. Przejdźmy teraz do historii Adama i Ewy już po tym, jak zostali wygnani z raju. Jak bowiem widzieliśmy, Biblia praktycznie w ogóle nie wspominała o tym, co się z nimi wtedy działo. Księga Jubileuszów podaje, że wygnani Adam i Ewa udali się do krainy Elda, krainy ich stworzenia. Grecka wersja życia Adama i Ewy wspomina, że Adam i Ewa udali się na wschód od Edenu i zbudowali tam sobie chatkę. W chatce załamani płakali, smucili się i żalili na swój los. W końcu złapał ich głód, a nie byli w stanie zdobyć tak pysznego pożywienia, jakie zapewniono im w ogrodzie Eden. Aby przebogać, Jahwe wyznaczyli sobie pokutę. Adam miał stać po szyję w wodach Jordanu, Ewa zaś w wodach Tygrysu. Jak czytamy, po 18 dniach pokuty Ewie ukazał się szatan pod postacią cheruba i przekonał ją, iż Bóg wysłuchał jej pokuty. Następnie uda się z szatanem do Adama, którego ten od razu rozpoznał. Adam spytał szatana, dlaczego ten ich nęka. A wówczas Adam usłyszał od szatana, że został wygnany przez Jahwe z nieba, gdyż odmówił pokłonienia się pierwszemu człowiekowi. Następnie dochodzi do interesującej sytuacji. Otóż Adam błaga Jahwe o pomoc, przyznając, że odkąd zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła, odeszła od niego wszelka mądrość i jest głupcem, który nic nie wie, ignorantem, który niczego nie rozumie. Po chwili jednak Adam faktycznie otrzymuje pomoc. Na scenie pojawia się bowiem enigmatyczna Księga Raziela. Księga Raziela to żydowski tekst, o którym mówi się, że został napisany przez archanioła Raziela, anioła tajemnic, aby przekazać ludziom tajemnice wszechświata, które znają aniołowie. Raziel miał dać tę księgę Adamowi. W legendach żydowskich czytamy następujący fragment. Trzeciego dnia po tym, jak zaofiarował modlitwę, gdy siedział nad brzegiem rzeki wypływającej z raju, ukazał mu się anioł Raziel trzymający księgę w swoim ręku. Anioł Raziel informuje Adama, że dzięki księdze pozna wszystkie tajemnice. Dzięki księdze Adam będzie wiedział, czy nadejdzie nieszczęście, głód po wodzie lub susza. Czy będzie obfitość zboża, czy niedostatek, czy owoce opadną z drzewa niedojrzałe. Następnie czytamy. W chwili, gdy Adam wziął księgę, z okolic rzeki wystrzelił płomień ognia, a wraz z nim anioł wzniósł się ku niebu. Wtedy Adam wiedział, że ten, który do niego przemówił, był aniołem Bożym, a księga pochodziła od samego świętego króla i używał jej w świętości i czystości. Jest to księga, z której można dowiedzieć się wszystkiego, co warte poznania i wszystkich tajemnic, a także uczy, jak wzywać aniołów, aby pojawiali się przed ludźmi i odpowiadali na wszystkie ich pytania. Anioł Raziel podarował zatem Adamowi specjalną księgę, po czym wzniósł się ku niebu, wystrzelając płomieniem ognia. Ta księga jest bardzo intrygująca. Księga Raziela miała zawierać pismo anielskie, informacje o gwiazdach oraz magiczne instrukcje dotyczące tworzenia talizmanów i amuletów. Siedząc za boską zasłoną, Raziel miał słyszeć wszystko, co dzieje się na tym świecie. Enigmatyczna księga odsłania sekrety i tajemnice stworzenia, tajemną mądrość 72 liter imienia Boga oraz 1500 kluczy, których nie dano nawet aniołom. Adam uzyskał z księgi informacje na temat tajemnicy godzin i minut oraz liczby dni.
w Encyklopedii Żydowskiej oraz Legendach Żydowskich czytamy, że Księga Raziela miała zostać wyryta na szafirowym kamieniu. To już samo w sobie jest intrygujące, gdyż warto się zastanowić, jak księga może zostać wyryta na szafirowym kamieniu. Szukając dodatkowych informacji, odkryłem jednak jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż profesor Howard Schwartz w książce Drzewo dusz mitologia judaizmu napisał następujące słowa, cytuję. Jedni twierdzą, że księga została napisana na pergaminie, inni twierdzą, że została wyryta na szafirze. Jak odczytano ten szafir? Otóż Adam podnosił ją do oczu, a płomień płonący wewnątrz tego szafiru przybierał formę liter, aby Adam mógł je odczytać. Fascynująca sprawa. W Encyklopedii Żydowskiej czytamy, że Księga Raziela była przekazywana z pokolenia na pokolenie i posiadali ją m.in. Noe oraz Salomon. Dzięki tej księdze Adam nauczył się siać i poznał wszelkie sekrety. W międzyczasie Ewa dobrowolnie udała się na wygnanie na zachód od ogrodu, uznając się za winną grzechów. Jak czytamy, była wówczas w ciąży z Kainem. Jahwe wysłał dwóch aniołów, którzy asystowali przy porodzie. I tutaj kolejna ciekawostka. Otóż Żydzi, próbując wytłumaczyć mordercze skłonności Kaina, opisali kilka legend, wedle których faktycznym ojcem Kaina nie był Adam, a właśnie sam szatan. Jak zwykle jednak, miejmy na uwadze, że ta historia została spisana kilkaset lat po spisaniu Księgi Rodzaju, która stwierdza, że ojcem Kaina był Adam. Niewątpliwie jest to jednak interesująca kwestia. Następnie według życia Adama i Ewy para udała się z powrotem na wschód, gdzie Ewa urodziła Abla. Jak pamiętamy, Kain zabija Abla, a Biblia podaje, że gdy Adam miał 130 lat, spłodził z Ewą syna imieniem Set. Co jednak ciekawe, według Zoharu, po tym jak Kain zabił Abla, Adam rozstał się z Ewą na kilkadziesiąt lat. W czasie tej rozłąki Lilit oraz inna kobieta Namach uwodzą Adama i rodzą jego demoniczne dzieci, które stały się plagami ludzkości. W tych historiach Adam po rozstaniu z Ewą miał mieć zatem bliskie kontakty z Lilit oraz Namach. Po wielu latach Adam schodzi się jednak z Ewą, po czym mają razem syna Seta. Łącznie według apokryfu życia Adama i Ewy, Adam miał mieć 60 troje dzieci, 33 synów oraz 30 córek. Adam dożywa aż 930 lat. W końcu jednak Adam poważnie zachorował i boi się, że niebawem umrze. Kiedy dzieci Adama zbierają się przed ojcem, pytają, o co chodzi, ponieważ nie znali bólu oraz śmierci. Ewa, widząc, że Adam cierpi i umiera, wybucha płaczem, po czym chce przejąć jego ból, przyznając, że to ona zesłała na niego cierpienie poprzez zerwanie zakazanego owocu. Adam powiedział do Ewy: wstań, idź z moim synem Setem w pobliże bram raju i sypcie prochem na swoje głowy i padnijcie na ziemię i lamentujcie w obliczu Boga. Być może zlituje się i wyśle swojego anioła do drzewa swego miłosierdzia, z którego płynie olej życia, i da ci trochę z niego, aby mnie nim namaścić, abym mógł odpocząć od tych cierpień, które mnie trawią. Ewa i Set spełniają prośbę Adama, po czym wyruszają w podróż do bram ogrodu Eden. Po godzinach lamentu w końcu pojawia się przed nimi archanioł Michał. Michał informuje ich jednak, że nie przekaże im oleju, a Adam musi umrzeć. Jak dodaje, nie powinni się jednak smucić, ponieważ w czasach ostatecznych Bóg sprawi, że Adam zmartwychwstanie, podobnie jak inni sprawiedliwi. Michał informuje ich, że Adam umrze dokładnie za 6 dni. Set i Ewa wracają do Adama, mówiąc mu, że nie dostali olejku. Po 6 dniach Adam umiera. Niebo pociemniało, a Ewa oraz dzieci opłakiwali zmarłego Adama. Po chwili ponownie z nieba zstąpił Rydwan. Ewa wstała i otarła swoje łzy ręką, a anioł rzekł do niej: wstań z ziemi.
i wpatrywała się wytrwale w niebo i ujrzała rydwan światła, niesiony przez cztery jasne orły. I żaden mężczyzna zrodzony z kobiety nie był w stanie opowiedzieć ich chwały lub ujrzeć ich twarzy. I aniołów idących przed rydwanem. A kiedy przybyli do miejsca, gdzie był twój ojciec Adam, rydwan i serafini zatrzymali się. Aniołowie trzykrotnie obmyli ciało Adama w wodzie. Następnie czytamy. I Bóg nakazał, aby wszyscy aniołowie zebrali się w jego obecności, każdy w swoim porządku. I wszyscy aniołowie zebrali się, niektórzy mieli kadzielnice w rękach, a inni trąby. I oto nadszedł Pan zastępów i przyciągnęły go cztery wiatry, a cherubie spiły się na wiatry, a aniołowie z nieba eskortowali go i przybyli na ziemię, gdzie było ciało Adama. Ponownie warto się zastanowić, dlaczego wszechmocny Bóg oraz aniołowie potrzebowaliby latającego rydwanu, aby przemieścić się pomiędzy ziemią a niebem. Następnie ciało Adama zostaje przetransportowane do ziemskiego raju. Bóg rozkazuje czterem archaniom, aby ci pokryli ciało Adama lnianymi ubraniami, po czym namaścili je pachnącym olejkiem. Adam zostaje pochowany w miejscu, z którego Bóg wziął glinę, aby go stworzyć. Obok Adama pochowano także ciało Abla. Po sześciu dniach umiera również Ewa. Trzy aniołowie wstępują na ziemię i chowają jej ciało obok Adama oraz Abla. Archanioł Michał instruuje Seta, jak dokonywać pogrzebów i co robić ze zmarłymi, wskazując, aby nie lamentować dłużej niż przez sześć dni. Michał instruuje Seta, aby układał w ten sposób każdego zmarłego człowieka, aż do czasów zmartwychwstania. Bóg Jahwe stwierdza, że w czasach ostatecznych pojawi się w płomieniu ognia. Stąpi na ziemię do specjalnego domu, który zostanie mu zbudowany, po czym wskrzesi wszystkich sprawiedliwych i zamieszka z nimi na ziemi. Omówiliśmy zatem szczegółowo całą historię Adama i Ewy z Biblii, apokryfów oraz legend żydowskich. W tym momencie każdy z widzów może zacząć się zastanawiać, czy ta historia faktycznie się wydarzyła, czy też może jest to kompletna fikcja. Zanim jednak przejdziemy do konkluzji, najpierw musimy się zastanowić nad korzeniami tej historii. Jak pamiętamy z dawnych filmów, wszystkie początkowe historie z Księgi Rodzaju były inspirowane takimi samymi historiami z Mezopotamii. Co więcej, biblijne relacje o stworzeniu świata, przedpotopowych władcach czy potopie są praktycznie kopią takich samych relacji spisanych ponad 1000 lat wcześniej przez mieszkańców Mezopotamii. Sumerowie, a także ich następcy, Akadyjczycy, Asyryjczycy oraz Babilończycy, spisali bowiem takie same, choć znacznie bardziej rozbudowane historie. A zadajmy sobie zatem następujące pytanie. Czy biblijna relacja o Adamie i Ewie jest kopią takiej samej historii z Mezopotamii? Zanim poznamy odpowiedź, spójrzmy na ekran. Widzimy tutaj interesującą mezopotamską tabliczkę, która obecnie znajduje się w British Museum. Tabliczka widoczna na ekranie pochodzi z około 2200 roku przed naszą erą i jest znana jako tak zwana pieczęć cylindryczna Adama i Ewy. Asyriolog George Smith opisał pieczęć jako posiadającą dwie postacie męską oraz żeńską po każdej stronie drzewa, które wyciągają ręce do owocu, podczas gdy za kobietą znajduje się wąż. Smith oraz inni naukowcy przez długi czas uważali tę tabliczkę za dowód na to, że legenda upadku człowieka była znana w Sumerze. I faktycznie, jeśli po prostu spojrzymy na tę tabliczkę, to widzimy tam dwie postacie sięgające rękami do jakiegoś drzewa, a za kobietą znajduje się wąż. Trudno zatem się dziwić, że ta pieczęć cylindryczna została powiązana z biblijną historią Adama i Ewy. Istnieje jednak pewien problem. Choć pierwotnie naukowcy łączyli tabliczkę z Adamem i Ewą, tak obecnie już tego nie robią. Dziś naukowcy uważają bowiem, że pieczęć przedstawia typową scenę z mezopotamskiego bankietu. Archeolog i ekspert pieczęci cylindrycznych Dominik Colon uważa, że męska postać w czapce z rogami to Bóg, a kobieta to czcicielka. Mezopotamscy bogowie w sztuce bardzo często byli przedstawiani właśnie w czapkach z rogami.
Zdaniem Kolon, palma daktylowa oraz wąż na pieczęci to symbole płodności. Jej pogląd popiera m.in. David Peterson, profesor Starego Testamentu. Pieczęć ma zatem należeć do ugruntowanej tradycji akadyjskiej sceny bankietowej. Innymi słowy, naukowcy odrzucają możliwość, że ta pieczęć cylindryczna przedstawia tę samą scenę, którą opisuje biblijna Księga Rodzaju. Ponownie zadajmy zatem pytanie. Czy biblijna relacja o Adamie i Ewie jest kopią takiej samej historii z Mesopotamii? Tym razem możemy udzielić odpowiedzi. Odpowiedź brzmi nie. Jak dotąd naukowcy nie odnaleźli bowiem żadnego tekstu z Mesopotamii, który opisywałby dwoje stworzonych ludzi Adama i Ewę, którzy trafiliby do boskiego ogrodu, a tam skuszeni przez węża zjedliby zakazany owoc, po czym zostaliby wygnani. Tutaj postawmy sprawę jasno. Być może taki tekst faktycznie kiedyś istniał w Mesopotamii. Jak na razie nie został jednak odnaleziony. Z tego też powodu nie ma dowodów na to, że historia Adama i Ewy jest kopią sumeryjskiej historii. Postawmy sobie jednak drugie pytanie. Czy biblijna relacja o Adamie i Ewie mogła być inspirowana tekstami z Mesopotamii? I tym razem odpowiedź brzmi tak. Choć nie odnaleziono mezopotamskiego tekstu opisującego dzieje Adama i Ewy, tak jednak odnaleziono wiele tekstów, które mają bardzo podobne motywy. Te motywy to ogród bogów, żebro, nieśmiertelność oraz wąż. Naukowcy pisali to już dobrych kilkadziesiąt lat temu. Aby to wszystko dobrze zrozumieć, musimy się przekopać przez kilka tekstów. Zacznijmy od biblijnego ogrodu Eden. Jak wskazuje teolog, profesor Starego Testamentu Robert Davidson, relacja o ogrodzie Eden przypomina mesopotamski mit o ogrodzie bogów. Słowo Gan Eden pochodzi od akadyjskiego Edinnu, od sumeryjskiego słowa Edin, oznaczającego równina lub step, blisko spokrewnionego z aramejskim rdzeniem oznaczającym owocny, dobrze nawodniony. Jak wskazuje najwybitniejszy sumerolog profesor Samuel Noah Kramer oraz profesor studiów żydowskich religijnych Maxine Grossman, koncepcja ogrodu bogów lub boskiego raju ma paralele sumeryjskie. W sumeryjskiej historii pod tytułem Enki i Ninhursag, Dilmun to rajska siedziba nieśmiertelnych, gdzie choroba, starość i śmierć nie były znane. Nie było tam również agresywnych zwierząt. W sumeryjskim ogrodzie bogów Enki pozyskiwał wodę do nawadniania, pojawiały się tam plony zboża oraz rośliny. Enki, przebywając w wiedzielonym ogrodzie, postanowił zjeść 8 roślin, które sprawiły, że ciężko zachorował. 8 części jego ciała bardzo go bolały. Bogini Ninhursag po namowie boga Enlila postanawia stworzyć 8 bogiń, które zajmą się leczeniem poszczególnych części ciała. Ninhursag, mój bracie, co cię boli? Enki, boli mnie żebro. Ninhursag, bogini Ninti stworzyłam dla ciebie. Szczególnym obszarem leczenia Ninti było żebro. Sumeryjskie Ti oznacza bowiem zarówno żebro, jak i życie. Owa Ninti to pani żebra lub pani życia. Profesor Robert Minger, ekspert studiów religijnych oraz teologii, wskazuje, że jako iż Ewa jest nazywana matką życia w Księdze Rodzaju oraz została zabrana właśnie z żebra Adama, historia Adama i Ewy może wywodzić się poniekąd z historii Ninti. Również profesor Samuel Noah Kramer łączy stworzenie Ewy z tym sumeryjskim mitem o Enkim, który został uzdrowiony przez boginię Ninti, pani żebra. Mamy zatem dwa sumeryjskie motywy bardzo podobne do biblijnej historii. Zarówno w Biblii, jak i w tekstach mezopotamskich pojawia się boski ogród, wydzielone miejsce na ziemi Boga według Biblii, a bogów według Sumerów. W obu przypadkach był to perfekcyjny ogród bez starości, chorób i ze spokojnymi zwierzętami. W obu historiach pojawia się także motyw żebra w rajskim ogrodzie, choć naturalnie w zmienionej formie. Stąd też naukowcy uważają, że biblijna historia nie jest dokładną kopią, a raczej była po prostu inspirowana takimi historiami jak Enki i Ninhursag. Idźmy jednak dalej. Kolejne motywy znajdziemy bowiem w słynnym tekście znanym jako Epos o Gilgameszu. Ten tekst opisuje historię legendarnego sumeryjskiego władcy Gilgamesza, który wyrusza w wyprawę na poszukiwanie nieśmiertelności. W drugiej połowie eposu umiera przyjaciel Gilgamesza Enkidu,
Bojąc się własnej śmierci, Gilgamesz podejmuje długą i niebezpieczną podróż, aby odkryć tajemnicę życia wiecznego. Gilgamesz postanawia odszukać człowieka imieniem Utnapishtim, czyli tego, który przetrwał potop dzięki pomocy bogów Anunnaki. Wśród nielicznych ocalałych z wielkiego potopu Utnapishtim i jego żona są jedynymi ludźmi, którym bogowie przyznali nieśmiertelność. Po długiej i niebezpiecznej podróży Gilgamesz dociera do bliźniaczych szczytów góry Maszu na krańcu ziemi. Natrafia tam na tunel, do którego nigdy nie wszedł żaden mężczyzna. W całkowitej ciemności podąża drogą przez 12 podwójnych godzin. Ostatecznie przybywa do rajskiego ogrodu bogów, raju pełnego drzew obciążonych klejnotami. Gilgamesz spotyka tam Utnapishtima. Ten kieruje Gilgamesza w miejsce, w którym rośnie ziele mające właściwości przywracania młodości. Gilgameszowi daje się zdobyć tę niezwykłą roślinę. W drodze powrotnej pojawił się jednak pewien problem. Otóż Gilgamesz zatrzymał się, aby wziąć kąpiel w rzece, zostawiając roślinę na brzegu. W tym momencie pojawił się wąż, który kradnie magiczną roślinę. Gilgamesz płacze nad daremnością swoich wysiłków, ponieważ utracił teraz wszelkie szanse na śmiertelność. Innymi słowy, mamy tutaj kolejne dwa podobieństwa do biblijnych historii Adama i Ewy, a mianowicie walkę o nieśmiertelność oraz węża, który to uniemożliwia. W eposie o Gilgameszu bohater po dotarciu do ogrodu bogów otrzymuje roślinę, której nazwa brzmi Człowiek staje się młody na starość. Ale wąż kradnie mu tę roślinę, pozbawiając go nieśmiertelności. W Biblii wąż kusi Adama i Ewę, aby zjedli owoc z drzewa, przez to traci nieśmiertelność. Profesor studiów żydowskich John Levenson w książce pod tytułem Księga rodzaju wprowadzenie i adnotacje napisał następujące słowa. Historia Adama i Ewy w ogrodzie Eden wykazuje podobieństwa do Gilgamesza, poematu, który opowiada, jak jego bohater utracił szansę na nieśmiertelność i pogodził się ze swoim człowieczeństwem. Biblijny narrator zaadaptował mesopotamskiego poprzednika do teologii izraelskiej. Jak zatem widzimy, biblijna relacja o Adamie i Ewie ma co najmniej kilka motywów, które zostały opisane ponad 1000 lat wcześniej w tekstach z Mezopotamii. Są to specjalny ogród bogów, żebro oraz utrata nieśmiertelności przez węża. Jak być może pamiętacie, w filmie Biblia i Sumerowie stworzenie człowieka wypunktowałem także kilka innych podobieństw dotyczących samego procesu stworzenia. Choć teksty mezopotamskie nie wspominają o stworzeniu mężczyzny Adama oraz kobiety Ewy, to odnajdujemy tam podobne motywy. Zarówno Biblia, jak i teksty mezopotamskie dwukrotnie opisują proces stworzenia człowieka, najpierw ogólnie, a dopiero później szczegółowo. Biblia podaje, że człowiek został ulepiony z ziemi, zaś teksty mezopotamskie, zwłaszcza najstarsze sumeryjskie, również podają, że człowiek został ulepiony z ziemi. Jak wskazuje profesor Kramer, dopiero późniejsze mezopotamskie teksty Atrahasis czy Enuma Elish opisują ulepienie człowieka nie tylko z ziemi, ale także z krwi oraz ciała bogów. Kolejnym podobieństwem jest to, że w obu relacjach człowiek został obdarowany tchnieniem oddechem życia. Główna różnica polega jednak na tym, że w Biblii Adam i Ewa zostają stworzeni już za pierwszym razem. Tymczasem w mezopotamskim tekście Enki i Ninmach bogowie Enki i Ninmach podejmowali kilka prób, a pierwsi stworzeni ludzie mieli wyraźne ubytki. Czytamy tam, że jeden mężczyzna nie był w stanie zgiąć dłoni, inny nie był w stanie zamknąć oczu, a jeszcze inny nie potrafił mówić. Z kolei kobieta nie była w stanie urodzić dziecka. Dopiero po wielu próbach udało się stworzyć idealnego człowieka. Jednak, jak jeszcze raz podkreślam, w Mezopotamii nie istniał żaden tekst opisujący stworzenie akurat Adama i Ewy. Biblijna historia zapożycza mnóstwo motywów z Mezopotamii, jednak sami Adam oraz Ewa wydają się być oryginalną parą po raz pierwszy opisaną przez izraelskiego autora. Co ciekawe, jednak i w tym przypadku istnieją pewne zapożyczenia. Eksperci studiów religijnych od dawna wskazują, że biblijny Adam mógł być poniekąd wzorowany na sumeryjskim Adapie. Otóż Adapa był mędrcem stworzonym przez boga Enkiego do sprawowania funkcji kapłana w świętym mieście Eridu oraz do władzy nad ludźmi. Adapa był mityczną postacią z Mezopotamii, która nieświadomie odmówiła daru nieśmiertelności.
Bóg Anu zaprosił do siebie Adapę, zamierzając poczęstować go chlebem śmierci. Enki przestrzegł jednak Adapę przed spożywaniem czegokolwiek u Anu. Enki powiedział mu, w jaki sposób czcić Anu, a Adapa się do tych zaleceń zastosował. Dzięki temu Anu zaproponował mu w zamian chleb i wodę życia wiecznego. Lecz Adapa, pamiętając o przestrodze Enkiego, odmówił, tracąc tym samym nieśmiertelność. Kiedy historia Adapy została po raz pierwszy odkryta, niektórzy uczeni, tacy jak np. profesor Albert Tobias Clay, dostrzegli podobieństwo do historii biblijnego Adama. Późniejsi uczeni, tacy jak np. asyriolog i biblista Alexander Heidel, zasadniczo odrzucili jednak ten związek. Biblista Nils Erik Andreasen wskazuje, że potencjalne powiązania są warte uwagi. Możliwe paralele obejmują bowiem podobieństwa imienia Adam i Adapa, podobieństwa pierwszego mądrego człowieka oraz testu polegającego na spożyciu jedzenia i utracie nieśmiertelności. Obaj są także wyzwani przed Boga, aby odpowiedzieć za występki. Podsumujmy zatem fakty. Biblijna historia Adamie i Ewie nie jest kopią takiej samej historii z Mezopotamii. Zamiast tego eksperci studiów religijnych wskazują, że historia Adama i Ewy była po prostu inspirowana starszymi tekstami z Mezopotamii. Stąd też w biblijnej relacji przewijają się te same motywy, takie jak ogród bogów, żebro, test jedzenia czy utrata nieśmiertelności przez węża. Eksperci studiów religijnych są zgodni w tym, że autor inspirował się różnymi tekstami z Mezopotamii. Stąd też historia Adama i Ewy ma wiele podobnych motywów. Teraz możemy zatem przejść do ostatniej części, a mianowicie do tego, czy historia Adama i Ewy mogła być w ogóle prawdziwa. Na początku musimy ustalić czas akcji. Podjęto liczne wysiłki w celu ustalenia biblijnej daty stworzenia, co przyniosło różne rezultaty. Na wynik wpływa użycie różnych wersji Biblii. Co ciekawe, istnieją dwie możliwe daty, w których miała się rozegrać historia Adama i Ewy. Pierwsza data to rok około 5500 przed naszą erą, a druga to rok około 4000 przed naszą erą. Zostały one obliczone na podstawie genealogii w dwóch wersjach Biblii, przy czym większość różnic wynika z dwóch wersji Księgi Rodzaju. O co chodzi? Starsza data wywodzi się z greckiego tłumaczenia z III wieku przed naszą erą, czyli Septuaginty, zaś późniejsza data jest oparta na hebrajskim tekście masoreckim. Jak to możliwe, że różnica wynosi aż 1500 lat? Otóż patriarchowie od Adama do Teracha, czyli ojca Abrahama, byli w Septuagincie często o 100 lat starsi, kiedy spłodzili pierwszego syna, niż w przekładzie hebrajskim czy wulgacie. Różnica netto pomiędzy dwiema genealogiami Księgi Rodzaju wynosi prawie 1500 lat, co stanowi różnicę pomiędzy 5500 a 4000 rokiem przed naszą erą. Historia Adama i Ewy miała się zatem wydarzyć gdzieś pomiędzy 5500 a 4000 rokiem przed naszą erą. W tym momencie dotykamy oczywistego problemu. Wraz z rozwojem naukowym w paleontologii, geologii, biologii i innych dyscyplinach odkryto, że ludzie i wszystkie inne żywe istoty mają tego samego wspólnego przodka, który ewoluował w naturalnych procesach przez miliardy lat. Co jednak najważniejsze, dowody naukowe jasno wskazują, że ludzie, przedstawiciele Homo sapiens, istnieli na Ziemi już nawet 200 tysięcy lat temu. Innymi słowy, Adam i Ewa jako pierwsi ludzie w żaden sposób nie mogli zostać stworzeni dopiero pomiędzy 5500 a 4000 rokiem przed naszą erą. Przeczą temu wszystkie odkrycia z zakresu paleontologii, geologii czy archeologii. Weźmy bowiem prosty przykład z archeologii. Na terenie dzisiejszej Turcji znajduje się Göbekli Tepe, najstarsze znane miejsce kultu stworzone przez człowieka. To miejsce zostało zbudowane w około 9500 roku przed naszą erą. Jeśli pierwsi ludzie, Adam i Ewa, mieliby zostać stworzeni pomiędzy 5500 a 4000 rokiem przed naszą erą, to warto się zastanowić, kto w takim razie zbudowałby Göbekli Tepe 5000 lat przed ich stworzeniem. Co więcej, odkrycia w genetyce wskazują, że pierwsza para istot ludzkich, Adam i Ewa, po prostu nigdy nie istniała. Dziś konsensus naukowy jest taki, że historia Adama i Ewy to po prostu alegoria, mit, metafora, legenda. Adam i Ewa tak naprawdę nigdy nie istnieli, ponieważ przeczy temu teoria ewolucji, genetyka, paleontologia czy archeologia.
Nie mogła w ogóle istnieć pierwsza para ludzi, a tym bardziej nie mogła istnieć dopiero pomiędzy 5500 a 4000 rokiem przed naszą erą. Ta historia została wymyślona przez Izraelitów, po prostu jako próba wyjaśnienia istnienia ludzi stworzonych przez nadprzyrodzonego Boga. W rzeczywistości Adam i Ewa nigdy by nie istnieli, takie jest stanowisko nauki. W tym momencie warto jeszcze wyjaśnić nieporozumienia oraz mity, jakie narosły wokół tzw. mitochondrialnej Ewy oraz tzw. Y-chromosomalnego Adama, o których co jakiś czas donoszą media. Ci ludzie nie byli pierwszą kobietą i pierwszym mężczyzną, pierwszym człowiekiem lub pierwszym przedstawicielem nowego gatunku. W wyniku porównywania DNA mitochondriów pochodzących od ludzi różnych grup etnicznych, stwierdzono po prostu, że każdy żeński rodowód można ostatecznie sprowadzić do pojedynczej kobiety mitochondrialnej Ewy. Obliczono na podstawie podobieństw sekwencji genów, że ta mitochondrialna Ewa żyła w Afryce około 200 tysięcy lat temu. Tej kobiety nie należy jednak uważać za pramatkę ludzkości, bo współcześnie z nią żyło jeszcze wiele innych kobiet oraz mężczyzn. Podobnie sytuacja wygląda z Y-chromosomalnym Adamem. Współcześni mu ludzie mieli inny Y-chromosom, ale ich rody z biegiem czasu w linii męskiej wymarły. W tym momencie możemy jednak powrócić do palącej kwestii. Otóż czy aby na pewno Adam i Ewa mieli być pierwszymi ludźmi? Jeśli się nad tym zastanowimy, to w rzeczywistości w żadnym fragmencie Biblii nie zostało ściśle zapisane, że byli to akurat pierwsi ludzie. W pierwszym rozdziale czytamy, że ludzkość została stworzona przez Elohim na obraz oraz podobieństwo, mężczyzna oraz kobieta. A w drugim rozdziale czytamy, że Jahwe najpierw tworzy mężczyznę Adama, a potem kobietę Ewę. Mogą to być opisy tego samego zdarzenia, albo najpierw została stworzona ludzkość, a następnie specjalna dwójka ludzi Adam i Ewa. Co więcej, tak jak wcześniej wspominałem, istnieje inna poszlaka wskazująca na to, że oprócz Adama i Ewy mogli wtedy żyć także inni ludzie. Po tym jak Kain zabija Abla i zostaje wygnany przez Jahwe, stwierdza wyraźnie, że obawia się, że każdy, kto go spotka, będzie mógł go zabić. To zdanie może sugerować, że istnieli wtedy inni ludzie, których obawiał się Kain. Również Jahwe wydawał się być świadomy istnienia innych osób, ponieważ dał Kainowi znamię, przez które nikt nie będzie mógł go zabić. James Cagle oraz Mary John Wiley sugerowali, że autor Księgi Rodzaju wiedział o istnieniu innych ludzi. Lecz ci ludzie nie mieli dla niego znaczenia i nie byli brani pod uwagę w jego relacji. Martwił się bowiem o specjalnych ludzi Adama i Ewę oraz o ich potomstwo, a nie o ludzi spoza tej grupy. Niewątpliwie warto mieć to na uwadze. Być może faktycznie istnieli wtedy inni ludzie. Jednak Adam i Ewa byli specjalną dwójką osób, które zostały umieszczone pod nadzorem w strzeżonym ogrodzie. Jahwe dbałby tylko o tę dwójkę oraz o ich potomstwo, analogicznie jak później dbał tylko o Izraelitów, nie bacząc na inne ludy. Biblia podaje, że Kain po wygnaniu osiedlił się w kraju Nod i tam zbliżył się do swojej żony. Kim była zatem ta żona? Cóż, być może po prostu mieszkała w innej krainie, co potwierdzałoby istnienie wówczas innej grupy ludzi. Apokryfy oraz legendy żydowskie powstały kilkaset lat później. Próbowały wyjaśnić pochodzenie żony Kaina w taki sposób, że po prostu była to jego siostra. Ten wątek również jest ciekawy. Jeśli bowiem dzieci Adama i Ewy rozmnażałyby się między sobą, to przypominałoby to nam dwie kwestie. Po pierwsze fakt, że sami męscy bogowie w większości mitologii świata brali za żony swoje siostry i płodzili z nimi dzieci. Po drugie to, że od czasów Mojżesza Bóg Jahwe wyraźnie zakazywał Izraelitom małżeństw z innymi ludami, pragnąc, aby rozmnażali się wyłącznie pomiędzy sobą. Innymi słowy, rodzaj swoistej czystości genetycznej. Istnieliby zatem inni ludzie, lecz potomstwo Adama rozmnażałoby się pomiędzy sobą. W tym momencie pojawia się jednak pewien problem. Choć nie możemy być przekonani, że według tej historii Adam i Ewa mieli być pierwszymi ludźmi, tak również nie możemy być przekonani, że mieli wówczas istnieć także inni ludzie. To są wyłącznie spekulacje. Co jednak najważniejsze, nawet gdyby przed Adamem i Ewą faktycznie istnieli inni ludzie, to i tak nie ma żadnych dowodów potwierdzających istnienie samego Adama oraz Ewy. Nigdy nie odnaleziono ich szczątków, nigdy nie odnaleziono żadnych śladów z ich życia, ani żadnych zapisków z ich czasów. Nie ma na to żadnych dowodów.
Podsumowując, najbezpieczniej jest stwierdzić, że Adam i Ewa zostali po prostu wymyśleni. Taki też jest konsensus naukowy. Także w środowiskach religii abrahamowej w ostatnich kilkudziesięciu latach wzrasta przekonanie, że historia Adama i Ewy to tylko swoista metafora oraz mit, którego nie należy brać dosłownie. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, o czym właśnie myśli wiele osób oglądających ten film. Powiedzmy sobie jasno, aby nie było żadnych niedopowiedzeń. Przez wiele lat istniały tylko dwa wyjaśnienia. Takie, że wszechmocny Bóg stworzył pierwszych ludzi Adama i Ewę oraz takie, że jest to całkowicie zmyślona historia. Obecnie istnieje jednak także trzecie wyjaśnienie, które wielu widzów zapewne ma gdzieś z tyłu głowy. Mianowicie historia Adama i Ewy może zawierać w sobie ziarno prawdy, jako echo dawnych kontaktów ludzi z przybyszami z kosmosu. Ta idea została pochwycona już w latach 50. XX wieku. I od razu ustalmy jedną kwestię. Nie ma oczywiście żadnych dowodów na to, że historia Adama i Ewy opowiada o interakcjach ludzi z przybyszami z kosmosu. Jednak obecnie taka koncepcja ma miliony zwolenników na całym świecie. A jeśli się nad tym zastanowimy choćby przez sekundę, to ten pomysł wydaje się mieć więcej sensu niż rzekomo wszechmocny Bóg, tworzący pierwszych ludzi w specyficzny sposób, po czym nie potrafiący przewidzieć konsekwencji swoich działań. Ostatecznie w tej historii opisano latające rydwany, płonące miecze, operacje, księgi z szafiru oraz mściwe istoty, które popełniały błędy. Propozycja jest naturalnie taka, że tysiące lat temu na Ziemię przybyły istoty z kosmosu. Ludzie, nie potrafiąc zrozumieć ich zaawansowanej technologii, postrzegaliby ich jako wszechmocnych bogów. Historia o tych interakcjach trafiłaby do świętych ksiąg religijnych z całego świata. Adam i Ewa faktycznie mogliby zatem istnieć, z tym, że nie zostaliby stworzeni przez wszechmocnego Boga, a byliby efektem inżynierii genetycznej dokonanej przez te istoty. Zwróćmy bowiem uwagę na biblijne opisy. Nie jest tak, że Jahwe po prostu pstryka palcami, po czym pojawiają się Adam oraz Ewa. Przeciwnie, Jahwe jest zmuszony do wykonania określonych specjalnych działań krok po kroku. Jahwe dosłownie lepi Adama z ziemi, pobierając niezbędne komponenty chemiczne z gleby, po czym tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Opis stworzenia Ewy jest bardzo sugestywny. Mamy wyraźnie napisane, że w pewnej chwili wszechmocny Bóg zauważa, że Adam jest samotny i przyda mu się towarzystwo. I co robi? Otóż Biblia wyraźnie podaje, że Jahwe sprawił, że Adam pogrążył się w głębokim śnie. Następnie wyjął coś z żebra lub boku Adama. Potem dowiadujemy się nawet, że owe miejsce zapełnił ciałem. Nie trzeba być detektywem, aby zauważyć, że ten opis brzmi tak, jakby doszło tutaj do jakiejś operacji, gdzie pacjent został poddany narkozie, po czym wyjęto coś z jego ciała, a następnie zapełniono miejsce ciałem. Następnie Biblia podaje wprost, że Jahwe po prostu buduje z tego czegoś Ewę. Buduje. Mając na uwadze to, że ludzie zostali stworzeni na obraz oraz podobieństwo Elohim, nie trzeba chyba wspominać, o co chodzi i że 2 plus 2 równa się 4. Oczywiście to tylko spekulacje, ale zwróćmy uwagę, że te opisy skłaniają do refleksji. Czy wszechmocny Bóg musiałby się bawić przeprowadzania jakiejkolwiek operacji? Czy wszechmocny Bóg nie byłby w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań ani tego, co zrobił Adam i Ewa? A co więcej, czy wszechmocny Bóg oraz aniołowie potrzebowaliby latających rydwanów, aby przemieszczać się pomiędzy niebem a ziemią? Jak widzieliśmy, Apokalipsa Mojżesza wyraźnie o tym wspomina. Co to za Bóg, który potrzebuje latającego pojazdu, aby przemieścić się z punktu A do punktu B? Cóż, tak jak mówią, być może po prostu byli to zaawansowani technologicznie przybysze z kosmosu, a to ludzie postrzegali ich jako rzekomo wszechmocnych bogów. Latające rydwany, płonące miecze, operacje czy księgi z szafiru. To by wyjaśniało, dlaczego musieli wykonywać wszystko krok po kroku. Dlaczego nie potrafili przewidzieć konsekwencji swoich działań, a także dlaczego byli mściwi. Byliby po prostu fizycznymi istotami, zaawansowanymi technologicznie, ale popełniającymi błędy, a nie wszechmocnymi bogami. Adam i Ewa nie byliby zatem pierwszymi ludźmi, ale specjalną dwójką osób, która zostałaby zamknięta w strzeżonym ogrodzie Eden. Zostaliby odseparowani od innych ludzi i żyli w dobrobycie blisko bogów. Po opuszczeniu ogrodu Eden z rozkazu Jahwe zachowywaliby czystość genetyczną, rozmnażając się między sobą. Zauważmy też, że starożytni ludzie spisujący tę historię nie potrafiliby pojąć technologii i opisywaliby ją za pomocą słów oraz pojęć znanych im z życia codziennego. W tekstach czytaliśmy zatem niejasne opisy księgi spisanej na szafirze, wyciąganiu czegoś z żebra.
rydwanu światła z kołami ognistymi czy płonącego miecza. Być może zatem pod pojęciami drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia również kryło się coś innego, coś co pozwalało na zdobycie wiedzy lub przedłużenie życia. Z kolei enigmatyczny Nahasz, wąż, reprezentowałby tutaj jednego z Elohim, który miał odmienną od Jahwe opinię na temat tego, co należy zrobić z Adamem i Ewą. Jak pamiętamy, pierwotni Izraelici byli politeistami oraz monolatrystami, akceptującymi istnienie wielu bogów Elohim. Dopiero po niewoli babilońskiej przeszli na monoteizm, zmieniając niektóre fragmenty Biblii, aby wywyższyć Jahwe. Autor spisujący wówczas historię Adama i Ewy mógł zdegradować jednego z Elohim do rangi tylko mitycznego węża lub zbuntowanego anioła. W tej historii Jahwe, Nahasz, Michał, Raziel i inne boskie istoty mogą odpowiadać różnym bogom Elohim, czyli różnym mezopotamskim bogom Anunnaki. Tak jak jednak mówię, nie ma żadnych dowodów na to, że byli to kosmici, ani też na to, że Adam i Ewa w ogóle istnieli. Jeśli ktoś uważa, że ta historia opowiada o przybyszach z kosmosu, to musi przedstawić niepodważalny dowód. Nie ma na to żadnego niepodważalnego dowodu, choć są intrygujące opisy. Powiadam wam jednak o tym, ponieważ irytujący jest fakt, że za każdym razem, kiedy pojawia się historia Adama i Ewy, to zawsze istnieją tylko dwie grupy osób, które zaciekle się atakują. Jedni twierdzący, że Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi stworzonymi przez wszechmocnego Boga kilka tysięcy lat temu, a drudzy, że cała ta historia jest kompletną fikcją. A warto zatem pamiętać, że jest także trzecie wyjaśnienie. Że nie byli pierwszymi ludźmi, ale zostali stworzeni przez przybyszów z kosmosu, którzy sprawowali nad nimi pieczę. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Trudno jednak uznać takie wyjaśnienie za mniej prawdopodobne od wszechmocnego Boga, zwłaszcza, że teksty te opisują technologię posiadaną przez Elohim, a także mściwe istoty popełniające błędy. Nawiasem mówiąc, jeśli prześledzimy chronologię, o której wspominałem, to zauważymy pewną ciekawostkę. Otóż kilkaset lat po tym, jak Adam i Ewa opuszczają Ogród Eden, ich potomkowie, Adamici, zaczynają tworzyć cywilizację. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że akurat w tym samym czasie, w 4 tysiącleciu przed naszą erą, w Mezopotamii nagle rozkwita cywilizacja Sumerów. Podsumujmy zatem fakty. Historia Adama i Ewy została spisana w VI-V wieku przed naszą erą. Opowiada dzieje dwójki ludzi stworzonych przez Jahwe, trzymanych w specjalnym ogrodzie Eden. Choć wydaje nam się, że znamy historię Adama i Ewy, tak jednak okazuje się, że to tylko pozory. W tej historii nie pojawia się bowiem szatan, a jedynie wąż Nahasz. Adam i Ewa nie zjedli jabłka, a bliżej nieokreślony owoc. A w judaizmie nie ma grzechu pierworodnego, a ta koncepcja została przypisana Adamowi i Ewie dopiero po kilkuset latach przez Augustyna z Hippony. Według autora Księgi Rodzaju Adam i Ewa nie popełnili zatem żadnego grzechu pierworodnego. Co więcej, Adam i Ewa nie zostali wygnani z ogrodu Eden za zjedzenie owocu. Przeciwnie, Biblia jasno podaje, że wygnanie nie było karą, ale było działaniem prewencyjnym ze strony Jahwe. Jahwe uznał, że ludzie nie mogą być nieśmiertelni, po pewnym czasie muszą umierać. Apokryfy i legendy podają, że pierwszą żoną Adama mogła być Lilith. Jahwe oraz aniołowie poruszali się za pomocą latających rydwanów. Adam został wzięty do nieba na rozmowę z Jahwe. Po wygnaniu z ogrodu Eden, Adam i Ewa czerpali wiedzę ze specjalnej księgi Raziela wyrytej na szafirze. Według apokryfów Adam miał 63 dzieci. Szatan odmówił oddania pokłonu przed Adamem, przez co doszło do pierwszej wojny w niebie. Kiedy Adam umarł, Jahwe oraz aniołowie pogrzebali jego ciało w ziemi i poinstruowali jego synów, jak dokonywać pogrzebów. W czasach ostatecznych Jahwe powróci na ziemię i wskrzesi Adama oraz wszystkich sprawiedliwych. Tak wygląda zatem prawdziwa historia Adama i Ewy. Prawdziwa w tym sensie, że tak zostało to opisane. Eksperci studiów religijnych uważają, że autor historii inspirował się kilkoma tekstami z Mezopotamii. Konsensus naukowy jest taki, że Adam i Ewa nigdy nie istnieli, a cała opowieść nie ma charakteru faktycznej historii, a jest jedynie alegorią oraz mitem. Teraz każdy z widzów wyposażony w te informacje może zdecydować, co o tym wszystkim sądzi. Jeśli ktoś uważa, że ta historia faktycznie miała miejsce i opowiada o wszechmocnym, dobrotliwym Bogu, który stworzył pierwszych ludzi, to ma do tego pełne prawo. Jeśli ktoś uważa, że ta historia nigdy się nie wydarzyła i jest kompletną fikcją, do której autor zapożyczył motywy z Mezopotamii, to ma do tego pełne prawo. Jeśli ktoś uważa, że ta historia opowiada o przybyszach z kosmosu, którzy stworzyli specjalną dwójkę ludzi i trzymali ich w strzeżonym ogrodzie, to ma do tego pełne prawo.
Opinia to opinia, każdy może uważać to, co chce. Najważniejsze jest to, aby przed sformułowaniem opinii każdy miał dostęp do wszystkich informacji. Do tekstu z Biblii, apokryfów, legend żydowskich oraz prac ekspertów Żydów religijnych. Potem można sformułować swoją opinię, mając jednak na uwadze, że według naukowców Adam i Ewa po prostu nigdy nie istnieli. Nie ma po prostu żadnych dowodów na ich istnienie. Na koniec zatem mała prośba. Dajcie łapkę w górę, aby film dotarł do jak największej liczby ludzi. A przede wszystkim napiszcie w komentarzu, co sądzicie o historii Adama i Ewy. Jestem ciekaw waszych opinii. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.